połowie czerwca informowaliśmy o apelach, jakie do prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka kierowali rodzice i nauczyciele zlikwidowanej szkoły przy ulicy Lutra. Od 16 lat ma tam siedzibę specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy numer 1. W zasadzie można powiedzieć, że miał, bo mimo próśb i argumentów strony społecznej urzędnicy nie zmienili swojego stanowiska. W tej chwili szkoła zostaje rozdzielona na dwa budynki, do szkoły na ulicę Kamienną i do szkoły na ulicę Parkową, i w obu tych lokalizacjach tak naprawdę nam będzie ciasno. Nie ma takich warunków, aby stworzyć dzieciom edukację na miarę XXI wieku tak naprawdę. Taką decyzję podjęto, chociaż nikt nie zaprzecza, iż w żadnej z obu proponowanych lokalizacji nie ma warunków na to, aby dzieci niepełnosprawne mogły się uczyć w bezpiecznych i godnych warunkach. Z informacji, do których myśmy dotarli i z pisma, które posiadamy, wiemy, że te warunki tam nie są dostosowane. To są szkoły, które nie są dostosowane dla dzieci na wózkach inwalidzkich, tam nie ma wind. Dzieci mają się uczyć na różnych piętrach, w szkole na Parkowej na drugim piętrze, w szkole na Kamiennej na kilku piętrach. Jest ryzyko i poważna jakby możliwość tego, że dzieci będą się uczyć od godziny 13 do około godziny 20 na tak późnej zmianie. W sprawie losu dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego prezydent Wrocławia wciąż milczy. Rodzice dzieci niesprawnych intelektualnie mają żal do prezydenta i jego urzędników za sytuację, w jakiej postawili ich dzieci i rodziny. Wiem, że dla mojego dziecka to jest źle, tak? Ta szkoła w takiej formie, w jakiej istniała teraz, w jednej lokalizacji, jest w stanie zapewnić mu to, czego on potrzebuje. W tej chwili te warunki będą na tyle niedogodne i ta cała sytuacja jest na tyle nerwowa, że to po prostu nie może być dobre ani dla dzieci, ani dla nas, dla rodziców, dla rodzin, ani dla nauczycieli. Skończyła się umowa wynajmu i miasto postanowiło rozwiązać problem szkoły specjalnej dla dzieci we Wrocławiu, szkoły podstawowej, oddając tą szkołę fundacji. Czyli miasto zamarzyło, że wszyscy pozostaną tam, gdzie byli, tak? Nic się nie zmieni, jak usłyszeliśmy. Oprócz tego, że prowadzący będzie kto inny. Tak jak podkreślę jeszcze raz, rodzicom zależy na tym, żeby prowadzącym była gmina Wrocław, bo czują się bezpieczniej. Uważają, że szkoła gminna jest szkołą, która daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Miasto także nam nie chciało udzielić odpowiedzi na pytania. Dla wrocławskich faktów Dariusz Nowakowski.